Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mondo, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina na moim kanale. Dobra, proszę mi tu nie przeszkadzać. Z tego co pamiętam, ostatnio zaczęliśmy rozdział trzeci, bo minęło troszeczkę czasu od tego nagrywania, miałem nagrywać serię materiału, ale jakoś tak wyszło, że się no niestety nie udało, bo byłem przeziębiony, nie chciałem kręcić moich kaszlnięć i kichnięć. I wyszło tak, że znajdujemy się parę dni po nagraniu poprzedniego odcinka, a w poprzednim odcinku bodajże przyszliśmy tylko na przyjęcie i pogadaliśmy z Adą na temat jedzenia, jakie mamy jej przynieść. Ona nam nic nie powiedziała. Jak poszło? Ale mieliśmy dla Talara przynieść list, który prosiłem. Dałem mu ten list, który znaleźliśmy w skrzyni obok w pomieszczeniu. Oto list. Nadajesz się na agenta, Geralt? No dobra, do niczego się nie nadajesz. Szpieg z ciebie jak z koziej życi. Trąba. Do rzeczy. Co takiego szczególnego jada jej wysokość? Katoblefasy. Co? Co za są katoblefasy? Jakiś czas temu przybył do Wyzimy pewien pomyleniec, swoją drogą bardzo podobny do ciebie, który twierdził, że nie ma lepszej potrawy nad właściwie przyrządzone mięso z katoblefasa. Żartujesz? Bynajmniej. Od tamtej pory moi ludzie potajemnie jeżdżą po świecie i polują na katoblefasy. Nie zdajesz sobie sprawy, ile to kosztuje. Oj, dotknę mikrofonu. Dobra. Dzięki. Idziemy do Velerada. I za pamięci przeczytamy sobie książkę Maga. A, ja przeczytałem tarczę azur. A, no tak, dobra. Glejt milicji miejskiej. Co my tu mamy? Lisie i wina. Do Krasnoda Vivaldiego. Przypuska na cmentarz. A przeczytamy sobie. I tak nie pójdziemy na stronę nie ludzi. List magistra. Wskazówki Kalksztajna przeczytaliśmy. Lista podejrzanych przeczytaliśmy. Książkę babuni przeczytaliśmy. Musimy trochę posprzedać tego stafu, co my tu mamy. Nie wiem, po co my nosimy tyle alkoholi. Zepta na Field Petriego, dobra. Velerad. Mów śmiało, Geralt. Byle nie o polityce. Z Veleradem chyba jeszcze nie gadaliśmy tak długo. Dość. Spokojnie, chciałem porozmawiać o królewnie. Żadnej polityki. Chciałem zapytać o klątwę. Ciszej do cholery. Napiłbym się jeszcze czegoś mocniejszego. No dobrze, pytaj. Czy królewna miewa dziwne sny? A skąd ja mam to wiedzieć, do cholery? Powinieneś pytać. Nie rozmawiałem z Addą na osobności, bez towarzystwa tych nadętych dupków z zakonu. Może zauważyłeś jakieś inne podejrzane zachowania? Geralt, twoje pytania ocierają się o zdradę stanu. Velerad, nie pytam z chęci zdobycia wpływów politycznych, ani z perwersyjnej. Fajnie nas widać. O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Miewa stany lękowe? Agresywna? Owszem, bywa. No, jaka? Jak na mój gust. No powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia, męskiej ręki. Nie, no to da się załatwić, nie ma problemu. Muszę iść. Bywaj. Gdzie ty idziesz? Ty stoisz w miejscu, kłamco ty. Przybrzydły. Dobra, gusta kulinarne, królewny. To nie jest lekki i przyjemny ten. Dobra. Dobra, damy mu jakiś trunek. Część dialogu będę skipował, bo ostatni odcinek wyszedł nam 20 minut, kurde, rozmawiania z ludźmi. Mocny alkohol. Ciekawe, czy może mu to dać. Dobra. Od razu lepiej. Dobrze, sprawa wygląda następująco. Z trudnego dzieciństwa królewnie zostało upodobanie do krwistego, surowego mięsa. Staramy się to ukryć, rozumiesz? Żyje jeszcze sporo ludzi, którzy pamiętają. Rozumiem. Coś jeszcze? Wiem, że Talar jest wściekły, ponieważ to służbom specjalnym zleca się zdobywanie. Dzięki za... Dobra. Potrzebuję cudu albo magii Triss. Nie teraz. Teraz. To ważne, Triss. O co chodzi? Myślę, że mógłbym się czegoś dowiedzieć od Addy. Tak? Ta rozpuszczona mała... nieważne. Chcę dostać jakieś katoblefasy. Żartujesz? Nie. Nie. Triss, proszę. Rzucanie zaklęć na przyjęciu jest bardzo dużym nietaktem. Odwrócę od ciebie... Wiesz co... Uda... Dziękuję. Przy okazji... Wiesz, że iluzję orgazmu też mogłabym wyczarować? Daruj sobie. Daruj sobie. Masz dla mnie coś dobrego? Zobaczymy.
Oto tatar z Katoblefasa. Krwisty, z odrobiną pieprzu i surowym żółtkiem. Wiesz, jak sprawić Postanowiłam udzielić ci prywatnej audiencji. Przyjdź do Alkierza za 5 minut. Pamiętaj, będzie... No Adda, to ja lecę przodem. Będę oczyszczał drogę. Ja się nie praliśmy tej szafki. Mamy te dwie runy, może by się przydało je przekuć na coś ciekawego w końcu. Mamy dwa krzesiwa, które są nam zbędne, mamy browar, który jest nam zbędny, browar kolejny zbędny. Na przykład Mandragora zostaje, czerwone wino wylatuje z ekwipunku, mięso wiwernie zostaje, złoty pierścień zostaje. Co my tu jeszcze mamy do wywalenia? No przepis na fit Pedwiego też wywalimy. Brosza salamandry, czaszka Bargesta nie. I kamień szlifierski też wywalimy. Mamy miał diamentowy dwa razy, więcej nam nie trzeba. Zacznij ci darów przygotowałem. Chodź tu. Żona kupca. Nic nie rozumiem. Dlaczego wszyscy przyszli do Leuwardena, skoro go nie lubią? Ja go tam lubię. Słyszałem cioty. Nie bądź taki niecierpliwy. Ale jak to nie? Wreszcie. No. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jakbym mógł sobie to darować? No myślę. Weź szybko wskoczyła w piżamkę. Drzwi otwarte. Gdzie? Stój! Drzwi byś zamknął. Dzieci patrzą. To też ma takie funkcje? Ej, halo, gro, nie rób mi tego, nie rób mi tego, ej! Ej! Co to było? Pamięciuwa? Geralt. Interesujące. Sądzę, że powinieneś Co to miało być? Co takiego ciekawego? Nienawidzę tej modyfikacji. Nie drwij. Złożę ci propozycję. Uważam, że powinieneś ją przyjąć. Nie traktujecie mnie instrumentalnie? Herbatka. Ty i te twoje instrumenty. Bywaj. No, możesz zagrać na flecie. Dobra, widzę, przyjęcie się rozchodzi, bo pewnie już jest nad ranem. Nie, 20 jest. Co za melanż. Dobrze, że jesteś. Chciałem z tobą porozmawiać. Słucham. Stare przysłowie mówi, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Może brzmi to bardzo... Streszczaj się. Geralt, proszę nie bądź ironiczny. Wysłuchaj, co Declan ma do powiedzenia. Spróbuję zgadnąć. Potrzebujecie kogoś, kto wykona brudną robotę. I stwierdziliście, że naiwny wiedźmin z amnezją doskonale się do tego nada. Owszem. Pomożesz nam zniszczyć salamandry? Pomogę. Chociaż wiedz, Leuwarden, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Doskonale. Jesteśmy w posiadaniu następujących informacji. No niedawno mówiłem, że jak jest. Jak każda tajna organizacja, salamandra potrzebuje złota. Jednym z najbardziej dochodowych interesów jest obecnie handel w logika oraz informacje. Standardowo, dragi, najlepszy deal. Dowodzą, że na bagnach musiała w ostatnich dniach powstać baza salamandry. Zebrane zioła są transportowane do drugiej tajnej bazy, gdzieś w wyzimie klasztornej. Znowu bagna i dzielnica biedoty. Cudownie. No, strasznie. Liczymy, że uda ci się zlokalizować i zniszczyć obie bazy. Gdybyś odnalazł jakieś dokumenty, ślady mogące nas doprowadzić. Tak jest. Szeregowy wiedźmin prosi o pozwolenie rozpoczęcia misji. Wiedźminie, obie bazy są nowe i nie najlepiej chronione, ale gdybyśmy posłali tam zwykłych ludzi, padłoby dużo trupów. A tak najwyżej jeden. Gdybyś miał jakieś problemy, zgłoś się do mnie jutro. Służę pomocą. Weź. Dobra, dostaliśmy jakąś recepturę od Dekoktrafarda Białego. Zajebista miksturka. A my ją chyba już mamy we kół. Tak, mamy ją. Najlepsze jest to, że ta mikstura, ona nas leczy częściowo. Wystarczy mieć Dekoktrafarda Białego plus biały miód i jesteśmy nie do zabicia teoretycznie.
Jak tam moje punkty tej postaci? Mogę tak sobie wejrzeć? Nie mogę. Ale dobra. Jest Jaskier. No dobra, Jaskier, porozmawiam z tobą. No, szybko, bo szybko, ale... Nie mam ochoty na koncert. Pogadamy kiedy indziej. Problem w tym, że jest... To faktycznie masz problem. Geralt! Co się stało z lutnią? Długa... Kurwa, znowu będę z wami chlał. Jesteście takie chlory. Rądkówka. Nie bądź śmieszny, Geralt. To ty nie bądź śmieszny, kurwa. Daję ci wódę, a ty nie chcesz? Żołnierski bimber. Nie bądź śmieszny. Dobra, goń się. Wrócę tu jeszcze kiedyś do ciebie, bo w sumie będzie tutaj odzyskać twoją lutnię trzeba. Przez to nie dostaniemy nic ciekawego fabularnie nawet. Kolej jest quest poboczny. Wiedźmin. Zaraz się okaże, czyś prawy człowiek, czy tchórz. O co ci chodzi, Devet? Ta kanalia Talar nie chce się podporządkować królewskiemu edyktowi. Jakiemu edyktowi? Królewskiemu, z pieczęcią miłościwie nam panującego jaśnie pana Foltesta. To odwołanie ze stanowiska. Przecież, kurde, mocą Talar jest po stronie. Et cetera, et cetera, nie... I Talar się sprzeciwia? Niemożliwe. Tak, i za to spotka go śmierć. Geralt. Chyba nie wierzysz w te chędożone kłamstwa. Edykt jest fałszywy. Ten skurwiały dewot z małym fiutem i jeszcze mniejszym mózgiem chce mnie wysadzić z siodła. Stul pysk, zawszony szpiclu. Jesteś zdrajcą i zawiśniesz jak zdrajca. Wykaż, żeś patriot. Ale to jest wolny. Za bardzo go lubię. Tego. Taka kanalia powinna... Dziękuję. Lepiej z... To dobry pomysł. Później. Dobrze. Spod... Ech, przyjdź do mnie później, Geralt. Mam ci coś. Dobra. Lecimy na bagna. Nie, lecimy do Wyzimy Klasztorny do Siemki. Przy okazji, czy mamy jeszcze do rozstawienia jakąś czujkę? Nie, czujki będą dopiero tam. W Wyzimie Klasztorny jedna na cmentarzu. Jedna będzie przy domu Raymonda. W Trygwardii. Oj, coś z nimi chyba będzie później, z tego co pamiętam. Drzwi do domu nocy. To jest chyba burdel, z tego co pamiętam. Jest łowczy, nie ma łowczego już. Trzeba przynieść skądś zlecenia na potwory. A, na pewno były przy tym, przy karczmie, ale... Oczywiście nie wpadłem na to. Napiłem się. A, i my tu wchodzimy koło Vincenta, okej. Okay. Zapalcz pochodnie jest za drzwiami. Lecimy wpierw do Siemki. Tu nie ma nic, pewnie w domu na rekordzie będą ogłoszenia. Tylko dla Siemki pewnie będą się mieć fistech. A ja niestety go nie mam. Tam już go nie zostawiłem. Znów jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci jak... Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Ja też. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamandry... Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniej... Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma... Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często prześ... Dobra, idziemy szukać Angusa. Który doprowadzi nas do bazy Salamander. Wyzimy Klasztorny. Tutaj jest właśnie ta rzeźba na czujkę. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Do Mszani. Do Szani nie idziemy. Się nie przepadam zbytnio za nią. Staliśmy te dwa ostatnie znaki. Ten znak to jest chyba Axi, tak. Musisz stałych przeciwników. A to jest Quen, czyli tarcza. Czyli możemy sobie stworzyć shielda, który
Według mnie nic mi nie daje, bo nigdy mi nie dał nic ciekawego w tej grze, co mogłoby na przykład uratować mi życie. Może jeżeli to tak wymaksuje tą umiejętność, to wtedy będzie coś dawać, ale na razie jest useless, jakby nie patrzeć. Psa mógłbym ubić, ale nie ma po co, bo mam wystarczająco sadła. Zależy gdzie chcesz, ile zapłacisz. Chyba mamy zniżkę u tych, u kurtyzan, nie? Z tego co mi się wydaje. Munro. Kelnerka, oprych, oprych. Skrzypek, Konrad. Moczy, morda. Konrad. Co to za bełd? Jak on... To chyba wino. Wino? To nawet nie stało koło wina. W takim razie co to jest? Rozcieńczone pszczyny, które udają wino w takich spelunach. Ała. A gdzie przesiadujesz? Myślałem, że to jedyna... Mieszkam w zimie handlowej, ale tam pozamykali już... Wspomniałeś, że masz dla mnie robotę. O co konkretnie chodzi? Nabrałem ochoty na porządny... Potrzebujesz wojownika, żeby napić się wina? W rzeczy samej. To może się wydawać dziwne, ale... Co w tym trudnego? Wino jest w piwniczce domu, gdzie ponoć wymordowano całą rodzinę. Wieść niesie, że w środku gasu... To cię będzie... Cena nie gra roli, ale... Dobra. Podjęliśmy zadanie o winko. A Angusa nie ma, także prześpimy się gdzieś do południa. Trzymano nowe talenty. Fajnie. Chyba zaczniemy rozdawać pomału w style, bo... Pancerz plus 5, odporność obrażenia 10. Powalenie 2 plus... Tyle stalowe trzeba zacząć dawać. Myślę pomału, więc damy sobie może na początek w grupowy. Nie, damy w silny. Bo w tym akcie myślę, że będziemy walczyć dużo z ludźmi. Bo jeżeli mamy się zająć bazą Salamander, to na pewno będziemy się tam bawić z nimi. Pieprzony kaszel. Pa. Jeżeli go tu nie będzie, to wychodzimy stąd. Nie swędzą. Po co mi o tym mówisz, gościu? Jest Angus. Ktoś ty? To nieistotne. Co to kurwa znaczy nieistotne? Grzeczniej. Grzecznik. Popełniłeś błąd. Nie... Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie. Dawaj, będę cię śledził, ziomek. Kto pierwszy u ciebie pod chatą? Różne widziałem dziwadła, ale takiego cudaka jeszcze tutaj nie było. Że miecza nie mogę przyjąć, bym cię skroił, grubasie. Drzwi do domu dentysty. A widzę, że detektyw zmienił się w dentystę, fajnie. Nadążasz? Teraz faktycznie trudno dobre jedzenie. Ciekawe, kiedy znów zaczną kupców do miasta wpuszczać. Dawaj. Tu mieszkasz. Puty kwarantanna będzie. Tak gadali. Dobrze. Trafiłeś do domu. Gratuluję. Uparty jesteś. Wcześniej pytałem grzecznie. Ty jesteś sam? No ty jesteś na szybki, dobra. No trzeba zwiększyć te obrażenia z tego miecza, bo właśnie biednie wyglądają, plus biednie wyglądają moje FPS-y czasami. Są spadki, to dość duże. Żarcie to nie, dobra, przeszukujemy cię i spadamy stąd. List polecający. I spadamy. Chyba w stronę kanałów do pierwszej bazy Salamandry. Tak? Kanały. Kryjówki Salamandry w kanałach miejskich. Okej, to lecimy. I tam by się zakończyli przed samą kryjówką. I w, na,
następnym materiale zrobimy sobie właśnie bazę Salamander. Teraz tylko się do nich doszłapiemy jakimś cudem. No dokładnie nie pamiętam, gdzie oni są. I tam zakończymy. Chociaż mi się wydaje, że oni są na wprost nas teraz. Po co ja się z wami bawię? Macie dwa razy Arda na pysk. Nie, oni są tu na lewo. Tu mamy ten punkt rozładunku. I jeszcze z tego, co mi się wydaje, że to była jakaś krypta kiedyś. To jakiś był chyba kult lwiogłowego pająka, coś takiego. Chyba tak się to nazywało. Super, nałożyłem sobie drogi, bo teraz muszę zejść, tu wejść, tu przejść. Dobra, jesteśmy pod bazą Salamander. Także w sumie dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. I zapraszam was do następnych z Wiedźmina. Przychodzę od Angusa. Tu się załatwimy sobie wejście do bazy. Więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Cierni. Pozdrów Angusa, już od... Właś, bo się rozmyślę i zamknę drzwi. Dobra, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam was do następnego z Wiedźmina, także do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Na razie.